Witam wszystkich. Przyszedł drugi rachunek za 2018 rok. Tutaj mamy dane z licznika, poprzednie i obecne. Rozliczenie. Oj, cień. Tak jak przypuszczałem, jestem na minusie 18 kWh do zapłacenia więcej. No, praktycznie same opłaty stałe jak zwykle. No i rachunek za półrocze 99,74. Także standard. No i ciekawostka, ile mi średnio wyszło cena brutto za kilowatogodzinę przeliczenia. No i dobra. Mamy tak, drugie półrocze 2018, produkcja 2306 kWh, zużycie 1969, zwrot, czyli zużycie razy 63 grosze, mamy 1236 zł. No i podliczenie, 400 to są moje oszczędności związane z wodą, innymi takimi mediami, plus rachunek równa się 1636. Nie plus rachunek, tylko plus zwrot i minus rachunek, także daje nam 1537 za półrocze. I całościowo, ile to już, prawie 2,5 roku, mamy 8094, procentowo 32%. Także średnia wychodzi elegancko około 8 lat. Zobaczymy co dalej. Także słoneczka życzę i pozdrawiam.